Wszyscy jesteśmy jak ryszy. Rysuj z nami! Jest z nami dzisiaj Jaczka, która rysuje. Co będziemy robić? Dzisiaj pokażę wam, że można narysować praktycznie wszystko za pomocą 5 podstawowych kształtów. Zobaczcie, do dyspozycji mamy kwadrat, trójkąt, koło, kreskę i kropkę. Wszędzie ta matematyka. Co byście chciały dzisiaj narysować? Kotka. Kotka, okej. Okay. Kotek jaką ma główkę? Okrągłą. Okrągłą, tak? Wykorzystujemy nasz pierwszy kształt. Okej, okay, mamy główkę. Uszy, trójkąty, dokładnie. Dobra. Nos, zobaczcie, to też będzie trójkąt, tylko już wtedy zamalowany. Mój jest trochę taki pulchniejszy. Jak to z różnymi kotami bywa. Okej, okay. Wąsy, zobaczcie, to są proste kreski. I pyszczek możemy dorysować też za pomocą 2 kresek. Teraz chcemy narysować mu łapki. Zobaczcie, robię takie... I teraz przydałoby się, żeby miał tułów, prawda? Pewnie. To zobaczcie, możemy wykorzystać znowu do tego proste linie, łącząc wszystkie elementy w jedną całość. Tylko nie odetnijcie mu łapy. Okej. Mój jest trochę kanciasty. Ale zobacz, ale dalej kot, prawda? Ja mam, no tak... Każdy jest inny. Grubiutki przy ogonie. Każdy jest inny, ale jedyny w swoim rodzaju. Tak. Pochwalcie się, jak narysowałyście kota? To niesamowite, że za pomocą tylko kilku kształtów potrafimy stworzyć takiego pięknego kotka. Prawda? Zobaczcie, wystarczy kwadrat, trójkąt, koło, linia i kropka, żeby stworzyć coś niesamowitego.